Uwaga widzowie, robimy wyścig w prawdziwym życiu. Kto będzie szybszy? Ty klikając łapeczkę w górę pod tym filmem, czy moja dziewczyna zamykająca właśnie to okno? Przygotujcie się, bo to jest rzeczywistość, nie gry, nie wirtualność. Za 3, 2, 1, wyścig się rozpoczyna teraz, dawaj, 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 dawaj i zamykaj, i koniec. A? I kto zdążył? No kto zdążył kliknąć łapeczkę? No kto? Napiszcie w komentarzu. Jestem ciekawy, a ja sobie później to sprawdzę. Chyba z moją dziewczyną. No ja nie wiem, czy z moją dziewczyną wygraliście. No nie wiem, nie wiem. Ale napiszcie, może wygrali, może ktoś jest lepszy od ciebie. Ale jak już łapkujecie, to też zostawcie suba, bo te przyciski nie bez powodu tutaj leżą. One są za 100 tysięcy subów. Tu jest Smilex, tu jest Myslow, tu jest ja, tylko imię i nazwisko moje. One właśnie są za te suby, czyli 100 tysięcy. Jak możecie kliknąć, to pamiętajcie o tej subskrypcji. Wbijamy 500 000, a później 1 000 000, to też zostanę taki większy, może taki złoty. Także subskrybujcie dzwonkiem z góry. Każdemu dziękuję! Subskrybujemy! A, bum! Sub kliknięty, zmienił się na szary, patrzcie. O, szara subskrypcja, pa! Nie ma subskrypcji. Dobra, żartowałem. Skupmy teraz się, przejdźmy do rzeczy. Wychodzimy z mojego opancerzonego pokoju. To jest chyba w ogóle pierwszy filmik w prawdziwym życiu na tym kanale Smilex Games. Poznajcie, to jest mój Stefek. Stefan, witaj. Możesz się przywitać z moją dziewczyną. Z widzami. Ale i zanim zaczniemy, bo na dworzu robi się powoli już ciemno. Słońce sobie już zachodzi bardzo szybko. Zaraz właśnie powinno być mega ciemno. Słoneczka już prawie nie ma. Została nam chyba, nie wiem, pół godziny. Zostało nam ostatnie 30 minut. No i zanim przejdziemy, bo pójdziemy na dwór, coś w ogóle zauważyliśmy z tyłu za naszym domem. Tylko zanim tam zrobimy, pójdziemy, to chciałbym wam pierwsze powiedzieć tylko na temat mojego sklepu. Nie wiem, czy widzieliście. Mam takie koszulki Smilex na smilex.pl. One już się kończą, ale jeszcze ostatnie sztuki zostały, więc kto pierwszy, ten lepszy. Później sklep zamykam. Więcej koszulek nie będzie, nie będzie można ich kupić. Tak postanowiłem, no niestety sklepu już nie będzie. A teraz przejdźmy na dół. Chodźmy szybko, zobaczcie, widzicie, jak już tutaj się ciemno zrobiło? No, słoneczka już na... no już tam jest creepy, nie? Ty pierwsza. Nie, ty pierwsza. Nie, ty pierwsza. Ty idź pierwsza. Ty idź. Wcale się nie boję, widzicie, jaka odważna dziewczyna? Widzicie? Ja to mam... To jest bohaterka moja! Co ty robisz? Jakiś zajączek? Dobra, idziemy. Nie boimy się! O, jak tu ciemno! Co jest? Ej, naprawdę, zaraz, serio? Serio będzie to... Zapalniamy światło, dobrze? Mamy, bo bez tego światła, patrzcie, co się dzieje, patrzcie to. Bum! Zgasimy i patrz, jak ciemno. Ooo! Dlatego to jest nie bez powodu ta ciemność, bo zauważyliśmy coś przed naszym, w sensie nie, za naszym domem, jakąś kartkę, która tutaj leży. Dlatego zaczęliśmy właśnie nagrywać w prawdziwym życiu. Coś lub ktoś postawił tam karteczkę, która jest jakaś czarna na środku, tam coś widać. Weźmy, wyjdźmy i to sprawdźmy. Tylko pierwsze, pójdziemy po nasze klapki. Bo nie mam czym wyjść na dwór, na bosu nie pójdę, bo zimno. Czekajcie, weźmiemy swoje nasze klapuszki. O, ja biorę siwe, nie, sorry, różowe, bo tego masz... Nie, no, żartowałem, nie chcę, bierz to. Ja lubię siwe, ja lubię siwe, sorka. A, co jest? Czekaj, o! Ej, no weź. Dobra, weźmy, ja lubię siwe, a ona różowe. Dobra, bierzemy klapuszki, żeby na bosu nie pójść i teraz idziemy to sprawdzić. Razem z wami, widzowie, wy też ubierzcie klapki. Wychodzimy wszyscy. Dobrze, bierzemy klapuszki. Teraz, proszę bardzo, dziewczyny, dziewczyny przodem. Tak, proszę. Ja się wcale nie boję. Podejdź do tego pierwsza, tak, śmiało. Idź. No, chyba się nic nie stanie, nie wiem. Co tam, no, czekaj, ja też wyjdę tutaj. W razie co, to będę szybko uciekał. Nie, no, co tam jest? Pokaż, czekaj, podejdę. Co to jest? Zobaczymy. Co to? Zaraz. Tu jest niebieskie, jakieś rączki, a w tle czarno, u nas też zaraz będzie czarno, to by się zgadzało, noc, ale kogo to są ręce, dłonie w zasadzie, palce, ale mega dziwne, coś mi to przypomina, tylko kogo, to już się robi tajemnicze, poszukajmy coś innego, rozejrzyjmy się dookoła, czy czegoś tu nie ma, widzę, kolejna kartka, patrzcie, bardziej odsłonięty, widać jego...
Ej, Czubek, patrz, patrz, tu są dłonie, a tu już jest czubek jego głowy. Jakiś, nie wiem, jakby czapka, no. Gwiazdka jakaś jest. Gwiazdka, ale kto to? Nie ogarniam, nie wiem. Coś mi przypomina, ale rozejrzymy się dalej. Po tym, tutaj nic nie ma, z prawej strony nic nie ma. Weź się rozglądaj, nie? Razem ze mną. Tutaj, o, widzę, jest kartka. Co to? Czerwone oczy, jakie błyszczące. Zaraz. Czy to nie jest mundrop, który się pokazuje w nocy? A zaraz u nas też będzie noc. O, mamy problem. No patrz, pisze moon, night, czyli coś w nocy. Ej, tu by się zgadzało, to chyba jest on. Jak się skrada. Ale skrada, czerwone ma oczy. Nie wiem, co to ma znaczyć. Poszukajmy dalej, rozejrzyjmy się. Ej, tu jest kolejna kartka. No nie, dlaczego one są tak rozmieszczone? Co na niej jest? Mega się ciekawie robi. Czekaj, weźmy to. O nie, znowu on przybliżony. Ale tu ma białe oczy, a tutaj ma czerwone. Dlaczego? Po co? Tak, czekaj, czy białe nie usypiają zaraz? Czerwone coś robią, a białe chyba usypiają. Tak mi się zdaje. Poszukajmy dalej. Czy rozejrzyjmy się na prawo, nic nie ma. Lewo też nic nie ma. Idziemy tędy. Może tam by było, czy zejść? Ja nie, do lasku. Nie, tam ja nie schodzę. Chyba, że ty chcesz iść pierwsza. Proszę bardzo, panie przodem. Daj, dziewczyny przodem. Tam, dziewczyny. A, dobra, nieważne. Co znalazłaś? Pokaż. Wow, co jest grane? Czemu on ma odwróconą głowę? Ej, to jest taki zbliżka, patrz, tu jest, ale widzisz te dłonie? Są normalnie ułożone, a głowa jest jakby przekręcona tak do góry nogami. No faktycznie, to jest jego... weźmy tak, no. A teraz co jest? Głowa normalnie, ale dłonie są u góry. Jak przekręcimy to tak... To jest normalnie, w sensie dłonie, ale głowa inaczej, a wtedy jak głowa jest normalnie, a to jest inaczej dłonie. Mega dziwne. No, dobrze, to czekaj. Przejdźmy się, jeszcze kawałek, zobaczmy, czy czegoś nie ma. Zastanawiam się, dlaczego i po co, a za jakieś kilka minut czy kilkanaście może to być naprawdę ciemno, bo słońca już nie ma. One tam po prostu zeszło, widzicie? Są ostatnie promienie. Spieszmy się szybciej. O, widzę coś kolejne. Jest faktycznie, ej, tak by szło prosto, bo my tak idziemy prosto, nie? To może coś oznaczać, ale tam jest lasek. Nie, ja się tam nie kieruję. Zobaczmy to. Tak, to jest Mundrop! Poznaję go po tym dźwięku, po tych gwiazdach, to jest on! Czerwone oczy! To by się zgadzało, ej! Faktycznie. Ale, zastanawiam się, może on chce przyjść do nas utulić, albo, nie wiem... Na dobranockę może chce! Dobra, ostatnie kroki. Tylko idę do tych moich krzaczków i więcej nie. O, jest za nim coś, ale dalej nie pójdę, na pewno, tam się już nie zbliżam. Zobaczmy, tu jeszcze sięgnę sobie, ale dalej na pewno nie pójdę, patrzcie, tu już stopa maksimum jest. Weźmy sobie to, kartki dalej tam prowadzą. Kartki dalej prowadzą właśnie prosto, nie? Ale my tam nie idziemy, nie. No chyba, że ty chcesz. Nie, ja nie. Dziewczyny przodem. Co? Co widzisz? Zauważyłam jeszcze jedno. Co widziałaś? A, jest kartka. Ale nie tam, tylko tu jest jeszcze. Tu jest, ej, daj, słuchaj. Dziewczyny przodem, proszę bardzo. Ja nie idę, sama wejść przodem. Dobra, ej. Dlaczego on się tak patrzy? I dlaczego są czerwone oczy? Jakby spoglądał na nas, widział gdzieś. Może tu się znajduje? W tym lesie. Ale ja bym tam poszedł z rana. Widzowie, co wy na to, żebyśmy tam poszli dziś z rana, a nie w nocy? Chyba, że chcecie w nocy. Ej, czekaj. Wiesz co? Jak kto chce, żebyśmy tam poszli w nocy, to możecie, nie wiem, wbić 10 tysięcy łapek, a my się postaramy. Może weźmiemy jakieś latarki albo jakieś światło i pójdziemy tam w nocy. To no wtedy w zamian za to może 15 tysięcy łapek albo 20 tysięcy. Zobaczymy, czy dadzą radę wbić. Jak nie, no to nie. Dobra, to widzowie decydują. Okej, no to zobaczmy kolejny. No, tutaj jej nie zobaczyłem, była za tym, u góry. Ja widziałam. No i co tutaj jest? Biały oczy, ole wielki. Ej, jakby on próbował nas złapać, nie? I ma białe oczy. I nos taki. I zęby? W dodatku? Słyszałem coś tam. Ej, słyszałem jakiś dźwięk. Halo? Jest tam ktoś? Dobra, to coś wydaje się dziwne. Wiesz co, lepiej się cofnij. Szybko, uciekała! Szybko! Do domu! Przeskakuję! Dobra, okej. Dobra, przybiegłaś? Uciekasz, zostawiasz mnie. Ja się wcale nie boję. Czekaj, ja jestem mężczyzną, powinien iść z tyłu, a nie z przodu. Dobra, idę to sprawdzić. Nie, żartowałem, nie idę, bo się boję.
Okej, wróćmy po prostu do domu. To jest mega dziwne. Nie wiem, ja bym musiał się po prostu przygotować, żeby tam pójść. Inaczej, nie, na razie nie. Sprawdźmy może nasz dom. W domciu jest troszeczkę ciemniej, więc... No dobra, ale weźmy to przeszukajmy. Zaraz. My byliśmy tam, a drzwi zostaliśmy... Balkonowe drzwi były otwarte. W momencie, gdy my chodziliśmy po dworzu, za tymi krzakami, za żywopłotem. Nie mogliśmy więc zobaczyć, widzieć, kto tutaj wchodzi. A coś mogło wejść, bo były otwarte. Co teraz? Nie wiem. Co teraz? Dobra, wiesz co? Zamknij to. Dobra, bierzemy klapki i idziemy. Przeszukać teraz nasz dom. Zapalaj wszędzie światła, żeby było jasno. Tak. Mundrop nie lubi jasności, czyli dnia. Musimy wszędzie zapalać światła. Cały dom musi być oświetlony. Wszędzie zapalamy światła, wszędzie. Bo jak skoro on tutaj by mógł wejść, to jak będzie światło właśnie o takie, to wtedy może zniknie. Wszędzie zapalamy światła. Tutaj klikamy, bum, zapalone, okej. Idziemy dalej, wszędzie światła, wszędzie. Nawet tutaj sobie zapalmy. Czekaj, tu zapalę, uwaga, też się pojawi. O, zapaliłem nawet naszą kuchenkę. I teraz co dalej, jeszcze zapalamy. Tu góry są zapalone, dobra. Góra, jeszcze nam góra została. Okej, idziemy do góry, dawaj. A u góry mamy ciemno, u góry nie są. Czekaj, uważaj. Ostrożnie, bo tutaj nie ma światła w naszych pokojach. Nie, jest! Tak, zostawiliśmy zapalone, świetnie. Ale czekaj. Stój. W tym pokoju nie zostawiliśmy zapalonego światła. Tu jest ciemno. Dobra. Ty zapalasz. To ktoś z nas musi teraz zapalić światło. Ale pytanie kto? Nie wiem co zrobić. No nie, musimy. Ale chociaż to jest blisko. Czekaj, włożę rękę. Ostrożnie, muszę zapalić światło. Zapalmy, jest mega ciemno. Tutaj powinien być kontakt w prawym stronie. Żeby to coś znikło, zapalamy. Czekaj, nie mogę znaleźć. Gdzie to jest? Nie wiem, nie widzę, czekaj, macam. Macam tą pojankę, czekaj, tutaj nie. O, widzę, tak, mam. Dobra, zapalone. Okej, światło jest zapalone. Wchodzimy i jest kartka. Ale moja twarz jest. Czyli coś było? Moja twarz! Faktycznie, patrzcie, to jestem ja! I twarz Mundropa! Zaraz! Ktoś zmienił moją twarz! W Mundropa! Ja nie chcę być Mundropem, nie? Dlaczego to jest moja twarz? Ej, ale ja nie pokazuję twarzy! Nie może być mojej twarzy, widzowie! Jaki uśmiech! Ej, to pasuje do nas, patrz! Ty, ja mam podobny uśmiech jak Mundrop i... No. Ale oko on ma białe, ja mam niebieskie. Więc to się nie zgadza. Gnie, co to? Nie będę Mundropem. Bum. Dobra, ej, słuchajcie, wiecie co? To są jakieś żarty. Wiesz co? Weźmy to, zachowajmy. Zachowajmy to. Ja bym poszedł najlepiej z tyłu za dom to sprawdzić. Tam, gdzie kartki prowadziły. To wtedy by może nam dało rozwiązanie tej zagadki. Otwórzmy, z domu jesteśmy bezpieczni. O, tam, gdzie nas prowadziły. To właśnie to jest to. Byśmy obserwowali i poszli tam w nocy albo w ran, albo w dzień, rano. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, kiedy mamy iść. Z rana czy w nocy? To wy decydujecie. Piszcie komentarze. Teraz byśmy mogli w zasadzie przejść jeszcze do jednego pomieszczenia. Ej, zaraz słyszę coś. Słyszę jakieś pukanie. Ty, ej, z tego pokoju coś puka. Zaraz, czy on tam może być? Tam ktoś puka, nawala. Ale jak mocno. Słyszycie to? Ale nawala. Otwórzmy, uwaga. Kto tutaj jest? Kto tam puka? Halo, Fifty! Jest, XD. Serio, to mój brat! Nie wierzę. Ej, widziałeś tam jakieś kartki? Bo tam były jakieś kartki, co? Nie widziałeś żadnych. A to mój brat jest! Tu jest moja dziewczyna, a to mój brat. Ale Mundropa nie widzimy. Gdzie jest Mundrop? Musimy go pójść razem w trójkę, poszukać. Możecie teraz wbić na kanał do mojego brata. O, weźcie tutaj, stańcie sobie. Tu jest kanał, jak przy okazji. Tu jest kanał mojego brata, a tu jest kanał mojej dziewczyny. Jaki kanał wybieracie? Kliknijcie teraz... Jaki kanał? Kliknijcie oba. Zostawcie subika tutaj i zostawcie subika tutaj. Macie na to 3 sekundy. O, włączyłem światło. Klikajcie szybko na ich kanały. Zostawcie subika u mojego brata albo u mojej dziewczyny. Wybierzcie teraz. 3, 2, klikajcie tam na dole, albo tutaj klikajcie. Wszystko linki macie w opisie. To są ich kanały, tam też będą filmiki. 1 i już!